Myślałem, że żart. Ja zareagowałem zdziwieniem. Podczas tej pierwszej rozmowy z księdzem Bonieckim i on tam mi opowiadał, a ja się zapytałam zaraz, czy chce mi pan powiedzieć, że dzwoni do mnie ksiądz Boniecki? Tygodnik nigdy nie był mi obojętny, jakoś się łączy z całym moim życiem, także na pewno to są związki sympatyczne, z dobrą dla mnie pamięcią i tradycją. Nie osądza pani już raz osądzonych. Jest blisko ludzi, od których odwrócili się inni. I wierzy w tych, którzy zwątpili w siebie. Warto walczyć. Ta walka i cały ten medal jest dla takich wszystkich jak ja, którzy tak pod prąd i są niepokorni, ale wiedzą, co chcą robić. Jak smok nie stara się o panowanie, to nie ma co sobie nim głowy zawracać, ale jak się stara zapanować, to walczyć trzeba i ja myślę, święty Jerzy to pokazuje. Kiedy nas ogarnia lęk, że budowany z trudem, także przez profesora, w ciągu ostatnich lat struktury się rozpadają bezpowrotnie, kiedy zagląda nam w oczy cień obezwładniającej rozpaczy, to wtedy krzyczymy jak ten człowiek na Mermoncie. A czy jest sędzia Strzembosz? Jest. No to jeszcze może nie wszystko stracone.